Hej kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zakupy za kwotę 100 zł w sklepie Biedronka. Sklep Biedronka, jak wiecie lub nie wiecie, jest sklepem najczęściej przez nas użytkowanym, dlatego że znajduje się najbliżej naszego bloku. I za chwilkę pokażę Wam zakupy, które zmieściły się w kwocie 100 zł i ocencie proszę sami, czy widoczna jest tutaj ta kwota. Może zaczniemy tutaj od tej siatki, dlatego że tutaj jest mniej rzeczy. O, pokażę Wam nowość przynajmniej dla mnie, bo nie widziałam wcześniej nic takiego. Wzięłam dla Laury Spinio, mydło ciastolina do kąpieli malina. W środku znajduje się podobno jakiś stworek, z tego co czytałam. Jest to mydło ciastolina dla dzieci z niespodzianką w środku o zapachu maliny. Koszt czegoś takiego to jest 7 zł, także nie jest to mały koszt, ale stwierdziłam, że zobaczymy, czy Laurze się to spodoba, czy będzie tym zainteresowana, więc wzięłam. Były też różne galaretki, bo to akurat jest ciastolina, ale była właśnie w formie jeszcze takiej żelowatej, czyli galaretowatej. I jeszcze chyba jakiś jeden z zapach był, jeżeli chodzi o ciastolinę. Wzięłam malinę, stwierdziłam, będzie ładnie pachnieć i zobaczymy, czy się sprawdzi w ogóle ten rodzaj zabawki w naszej łazience. Wzięłam Zozole, żelki o smaku coli. Te żelki wcześniej już jadł Tomek, powiedział, że mu smakują, więc wzięłam. Czasami on ma ochotę coś tam, wiecie, wieczorem pochrupać, pocmotkać, tak jak każdy chyba. Tu mam szynkę wędzoną czereśnią, ona była w promocji, więc wzięłam po prostu na kanapki. Oj, wzięłam coś w zastępstwie coli. I padło na taką ogromną butlę, bo akurat była w promocji złoty 80 dwulitrowa woda Muszyna. Ona jest bardzo wysoko zmineralizowana, ale o co chodzi? Ona jest częściowo odgazowana, więc jestem po prostu ciekawa, czy będzie mi smakować, bo jednak dla mnie woda musi mieć troszkę gazu, powiem Wam szczerze, tak? I zobaczymy, nie brałam coli, wzięłam tą wodę, więc i tak to jest duży postęp z mojej strony. Wzięłam dwie pomarańczki. Pomarańczki były w promocji 4,99 za kilogram. Słuchajcie, wymieniłam ostatnie naklejki, bo naklejki można wymieniać do 4 grudnia, więc jeżeli Wam przypadły, no to jest mi bardzo przykro. Znaczy, jeszcze macie czas, tak? Do 4 grudnia jeszcze jest troszkę czasu, kilka dni. I słuchajcie, i tutaj jak widzicie jest książka Gang bez szaków i za książeczkę musimy mieć 15 uzbieranych naklejek. Za zwierzaka chyba 50, więc no tak, no książka po prostu dla Laury będzie. O, to jest coś nowego dla mnie. Jabłko, marchew, truskawka z owolowo. Tutaj mamy bardzo duże opakowanie, bo mamy 250 ml. Koszt takiego smoothie to jest 3,49 albo 3,39, coś 3 z groszami. Także wzięłam, powiem Wam szczerze, wzięłam to dla Laury. Ale ona to na pewno będzie miała na 2-3 posiadówki, więc zobaczymy, czy będzie jej to smakowało. Przyprawa do kurczaka złocista z kardamonem to do obiadku dzisiejszego. 5 zwykłych bułeczek kajzerek. Jeden banan to dla Laury. Banany 7 zł to po prostu dla mnie kosmos. Dwie czekolady białe z wiórkami kokosowymi. Kaszka, tutaj akurat śmietankowa. Dalej mamy tutaj, tu mamy mielonkę tyrolską, czyli coś, co jest po prostu uwielbieniem mojego męża. W promocji jest pasta Sensodyne. Przy dwóch opakowaniach wychodzi nam 8 zł za jedno opakowanie, także to jest naprawdę bardzo fajna cena, bo to jest takie większe opakowanie 100 ml. Jak ktoś kupuje Sensodynę, to wie, że chyba tam 75 ml przeważnie jest. No to jest większe opakowanie i myślę, że 8 zł za takie opakowanie to jest ogólnie w porządku. I ja tutaj, jak widzicie, wzięłam wybielanie, także bo akurat tylko wersja wybielająca była w promocji. Inne typy Sensodyny nie były objęte promocją. I normalnie, gdybym chciała kupić takie opakowanie, to nie zapłaciłabym 8 zł, tylko zapłaciłabym 13,50. Także standardowa cena, jeżeli chodzi o tą pastę, jest bardzo wysoka i nigdy nie kupuję, bo jest po prostu zbyt dla mnie to cena taka, no, znaczy może warto, może są tu fani Sensodyne, ale dla mnie to jest za duża, za wysoka cena. Natomiast jeżeli miałabym wydać mniej więcej 7-8 zł się wydaje na Colgate, to którą używamy wybielająco, to tutaj w tej promocji myślę, że warto było właśnie skorzystać z tego i kupić Sensodynę. Dla Laury w promocji były takie paróweczki. Jak weźmiemy dwa opakowania, wtedy wychodzi nam 3 zł za takie opakowanie, także też fajna cena. I powiem Wam, że Laura ostatnio bardzo polubiła parówki, także wzięłam mi parówki. Dwie bułeczki śniadaniowe jeszcze tutaj doszły. W promocji był pomidor śliwkowy.
3,99 za takie półkilogramowe opakowanie pomidora śliwkowego i ja tego pomidora wzięłam po prostu, żebyśmy mieli na kanapki. Tu się trochę pogięło, ale to była pizzerinka. Jak widzicie, trochę ją zgięło w pół, ale musicie mi uwierzyć, że to jest pizzerinka. W promocji była cytrynka. Cytryna potrzebna mi jest po prostu do herbaty, którą lubię z cytryną. Tomek też lubi z cytryną i z miodem. I była w promocji 2,99 za takie opakowanie. Tutaj mamy ile? Pół kilograma pewnie. Tak, pół kilograma. Ziemniaki. Ziemniaki były w promocji 3 zł za taki 1,5 kilogramowe opakowanie. Tutaj mam jeszcze bombello, czyli taką napowietrzaną czekoladę. Jedno kaki. Kaki było w promocji 12,99 za kilogram. Wzięłam jedną sztukę. Bardzo dobre. To smakuje coś jak połączenie gruszki z brzoskwinią i z jabłkiem, jak dla mnie. Także takie połączenie dla mnie idealne. No i ser Gouda. 30 chyba złotych czy 31 za kilogram wychodziło, więc wzięłam tego jeszcze konkretnego, nie kojarzę, żebyśmy jedli, może kiedyś testowaliśmy, ale już nie pamiętam, więc wzięłam, zobaczymy. Także tak, kochani, wyglądają zakupy za kwotę 100 zł. Możecie oczywiście dać znać, czy widoczna jest tutaj ta kwota. Ja myślę, że widać tak na 100 zł, jak na te dzisiejsze czasy, to myślę, że tak mniej więcej to wypada. Buziaki, kochani, żegnam się z wami bardzo gorąco i serdecznie, trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa pa.